O godzinie 16:50 na rynku wielkim w Zamościu zagrzmiały armatnie wystrzały. Był to salut oddany przez Zamojską Grupę Rekonstrukcji Historycznej Jana Sobiepana Zamojskiego na pamiątkę chrztu przyjętego 1050 lat temu przez Mieszka I. Potem uczestnicy wydarzenia przenieśli się do Morandówki, aby wysłuchać wykładu księdza prałata Romana Kneblewskiego, który przyjechał do Zamościa z Bydgoszczy. Studiował on filologię angielską w Poznaniu, ale przede wszystkim jest zapalonym historykiem i bezkompromisowym patriotą. Podczas wykładu porwał słuchaczy swoim barwnym opowiadaniem i charyzmatyczną osobowością. Kneblewski, mówiąc o Sarmacji i o czasach świetności I Rzeczypospolitej, podkreślił, że wszystko zaczęło się od przyjęcia chrztu przez Mieszka I, bo gdyby nie chrzest właśnie, nie zrodziłoby się Imperium Sarmackie. Chrzest ma kapitalne wręcz znaczenie, po prostu polityczne dla Polski. Polski pogańskiej przed chrztem nie było w ogóle. Były po prostu poszczególne plemiona, które nie wiadomo było jeszcze, gdzie się znajdą właściwie. Mogli na przykład Polanie się znaleźć gdzieś w państwie niemieckim, Ślężanie w czeskim na przykład. Tak? Więc to było wszystko jeszcze pod wielkim znakiem zapytania. Natomiast byli już nasi przodkowie, byli już Sarmaci mieszkający na tych terenach i mieli swoje pewne cechy takie już, które zaważyły, ukształtowały nasz charakter narodowy, jak umiłowanie wolności, jak waleczność pewna, taka zadziorność. Ale to wszystko zostało też właśnie ochrzczone. Zdaniem księdza prałata dzięki temu pogańscy wojowie, również pod wpływem krucjat, zamienili się w rycerzy i tak zaszczepiony został w narodzie etos rycerski. Staliśmy się rycerstwem przed murza chrześcijaństwa. I to po prostu jest bardzo charakterystyczną cechą. Ku temu powinniśmy się zwracać, do tego wracać i pracować nad odzyskaniem naszej właśnie tej sarmackiej tożsamości narodowej. Podczas spotkania w Morandówce wybrzmiała między innymi znana wszystkim Bogu Rodzica i złota pieśń sarmacka autorstwa księdza Kneblewskiego. A to dzięki dwóm wspaniałym głosom Tomasza Nadolskiego i Dariusza Sobczaka. Po wykładzie miała miejsce dyskusja, a na koniec gospodarze Morandówki zaprosili wszystkich na poczęstunek. Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu, zaś honorowym patronatem objęli je marszałek województwa lubelskiego i prezydent Zamościa.